Brenda, czy to jest twoja ulubiona pogoda do pracy? No, tak, tak, oczywiście. Nie ma złej pogody. Są tylko złe ubrania. A moje nie są najgorsze. Tak. Tylko mam strasznie zimne ręce teraz. Jest po prostu zimno i cały dzień będzie padać. Tak. Jest strasznie ciemno, chociaż mamy już chyba godzinę 8, nie? No. Coś w tym stylu. Już. Ponieważ zostałaś mianowana operatorem maszyny platformy Orion, powiedz, do czego są te wszystkie guziczki tutaj? Najpierw to jest do przodu i do tyłu, im dalej, tym dobra, szybciej. Dobra, to zrób test, pokaż, że to naprawdę jedzie. Okej, okay, teraz jedziemy w przód, teraz do tyłu. Ale można ustawić tutaj prędkość i wtedy tym przyciskiem można robić start-stop, żeby aha, cały czas była okay, ta sama prędkość. A to coś? To jest gaz, jak szybko tak? kręci silnik. To pokaż. O, ja pokażę. O. Słyszycie, to jest gaz. No. Tutaj całą platformę się podnosi albo opuszcza. To dawaj do góry, pojedziemy. Widzicie, jedziemy do góry. Co do góry? O, lub dół. A tutaj tę platformę z boku można wysunąć i złożyć. Dobra, to ja pokażę, a ty złóż troszeczkę. O, widzicie? Zmniejsza się, dobra. Bo spadnę. No to jest główne, reszty nie używam. To jest trudna jazda tym. Nie, jest bardzo proste. Trzeba tylko liczyć z tym, że tutaj pod spodem są koła, które się kręcą. A tam z tyłu to całe, jak tutaj koło kręcę w tę stronę, to całe się tak kręci. Bardzo duży kąt skrętu jest. Duży skręt trzeba robić. Duży skręt, tak. Dzięki. Tak jak autobusy. Dzięki.
Jaką dzisiaj deszczową pogodę mamy. Kurczę, wracam, słuchajcie, z pracy, cały przemoczony. 12 godzin. Jeszcze 4 km teraz w takiej ulewie jechałem. Zobaczcie, kurczę, jaki jest tam po prostu mokry. Jakbyście jechali kiedyś na gruszki czy na jabłka, na zbiory do Holandii, to weźcie sobie jakieś takie ubrania gumowe, bo inaczej trudno w takim deszczu pracować. A dzisiaj lało od rana, jak przyjechaliśmy na godzinę 7, teraz do 20 deszcz. Ja mam taką technikę, że mam Gore-Tex i te ubrania gumowe, oczywiście gumiaki, bo bez tych gumiaków, kurczę, to by się chodziło w mokrych butach. Ale to i tak nie do końca działa, bo jak zobaczycie, to może spodnie akurat są suche, ale ta kurtka jest już mokra. Jeszcze się zmęczyłem, bo jechałem szybko. I ten Gore-Tex też jest w miarę mokry, ale najgorsze jest to, że jak się pracuje tak z podniesionymi rękami, to wlewa się woda przez Gore-Tex i jeszcze druga kurtka jest tak do łokci mokra. To jest strasznie nieprzyjemne. O, ale na szczęście jestem w domu, także zaraz się można w ciepłej wodzie wykąpać, wypić piwko i spać, bo jutro znowu o 7 rano trzeba być już na miejscu pracy.